Cześć, zapraszam dzisiaj na błyskawiczny makaron z tuńczykiem i pomidorami. Umyte pomidorki przekrajamy wzdłuż na pół. Opłukany i osuszony szczypiorek z dymki drobno siekamy. Makaron gotujemy w osolonym wrzątku według przepisu na opakowaniu i odcedzamy. Gorący makaron od razu przekładamy z powrotem do garnka. Dodajemy rozdrobnionego tuńczyka wraz z oliwą lub olejem, pokrojone pomidorki, posiekany szczypiorek oraz śmietanę. Całość doprawiamy do smaku solą i czarnym pieprzem, mieszamy i od razu podajemy. Smacznego!